Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie w krótkim filmie informacyjnym, w którym zobaczycie pierwszy rzut oka na moją nową obudowę. Jest to obudowa od firmy Thermaltake, model Core V21. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc oto moja obecna obudowa też firmy Thermaltake. Jest to Armor A30i. Obudowa bardzo kompaktowa, bardzo mała, a jednocześnie funkcjonalna. Natomiast teraz wybrałem obudowę troszeczkę większą, ponieważ mam nowe podzespoły, będzie większa karta graficzna. Po prostu, żeby było więcej miejsca, żeby było jak to wszystko zorganizować. No przy okazji też przetestujemy możliwości tej obudowy, ponieważ można w niej spokojnie zainstalować chłodzenie wodne, kilkanaście dodatkowych wentylatorów, jest naprawdę wiele konfiguracji. Zmienił się też układ, ponieważ tutaj mamy zasilacz zaraz nad płytą główną, co ogranicza wysokość kulera do niecałych 10 cm, tak więc wchodzą w grę tylko płaskie kulery. Natomiast tutaj mamy już inną konstrukcję, zasilacz jest na dole, potem jest miejsce na płytę główną i możemy zamontować sobie wyższe chłodzenia wieżowe. Z przodu mamy duży 20-centymetrowy wentylator. Możemy też sobie opcjonalnie zainstalować kilka innych. Więc teraz szybciutko pokażę Wam takie podstawowe cechy tej obudowy, a jeśli chodzi o cenę, to sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Ok, więc moi drodzy, jak widzicie, od góry i z tej strony mamy filtry przeciwkurzowe. Także takie filtry znajdują się od spodu w miejscu, gdzie jest zasilacz. Tutaj już nie mamy filtrów. Z przodu mamy siateczkę mesh, to jest tutaj też z filtrami prawdopodobnie. Mamy też znaczek Thermaltake'a magnetyczny, który możemy sobie po prostu w dowolnym miejscu obudowy zamocować lub w tym takim tutaj przygotowanym wgłębieniu. Z tej strony mamy duże okno z plexi, włącznik, przycisk reset, wejście na mikrofon, na słuchawki oraz dwa porty USB 3.0, oczywiście bardzo przydatne. Z tego co czytałem wstępnie, ten panel i ten można sobie po prostu odwrócić, czyli okno możemy mieć z drugiej strony. Bardzo fajna opcja, można sobie w ten sposób dopasować obudowę. Mi akurat ten układ pasuje, ponieważ mam z prawej strony monitora obudowę. Gdybym miał z lewej, mógłbym to sobie spersonalizować. Bardzo fajna rzecz. Od tyłu, jak widzicie, miejsce tutaj na wentylator, jak dobrze widzę, to jest na 120 i 140, więc można tu sobie wyciągający wentylator jeszcze zamontować i pewnie też tak uczynię. Tu mamy chyba też miejsce na jakiś wentylatorek. Mamy przepusty na chłodzenie wodne. I jak widzicie, płyta główna będzie wchodziła na takie podwyższenie, a pod nią będzie zasilacz. Bardzo fajnie pomyślane, bardzo fajnie rozwiązane. Dla mnie będzie to układ idealny po prostu. No i jak widzicie, boczne panele i górę mamy zdejmowaną, czyli mamy łatwy dostęp do wnętrza. Ok, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o taki pierwszy szybki rzut oka na obudowę Thermaltake Core V21. Więcej zobaczycie przy okazji samego montażu. Wtedy sobie tą obudowę po prostu rozłożymy na czynniki pierwsze i zobaczycie, jak przekładam wszystko z tej mniejszej obudowy do tej już znacznie pojemniejszej i moim zdaniem też bardzo ciekawej. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!